dotyczącym dwóch ważnych obszarów działalności. Zaangażowania PKN Orlen w sponsoring sportowy i coraz większej aktywności biznesowej i umacniania pozycji PKN Orlen za granicą. Dlatego szczególnie serdecznie chciałabym powitać pana Jacka Sasina, wicepremiera Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych. Pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu i dyrektora generalnego PKN Orlen. Witam serdecznie Roberta Kubicę, mogę powiedzieć zawodnika Orlenki, dodałabym więcej, ale nie ma czasu. Jest z nami również pan Waldemar Bogusz, prezes zarządu Orlen Deutschland, spółki bardzo istotnej w tym projekcie, o którym za chwilę powie prezes Daniel Obajtek. Bardzo proszę, panie prezesie. Bardzo dziękuję za tak liczne przybicie. Witam jeszcze raz pana premiera, witam cię Robert. Witam państwa, no, jesteście państwo na nowej sali generalnie, no i widzę, że jest za ciasna. Proszę państwa, Orlen dotrzymuje słowa. Orlen zaangażował się bardzo mocno w sporty motoryzacyjne. Proszę państwa, znacie naszą, oczywiście bardzo mocno, to jest rok 2019, Formuła 1. Potem dalsze nasze deklaracje, że będziemy w Formule 1, dotrzymaliśmy słowa, jesteśmy w Formule 1, jesteśmy sponsorem tytularnym Alfa Romeo Racing Orlen, czyli zdecydowanie wyżej, budujemy jeszcze bardziej swoją rozpoznawalność. Ale mówiłem, proszę państwa, że to nie wszystko. Mówiłem, że to nie wszystko, proszę państwa, i dziś następna rzecz, która jest rzeczą bardzo ważną, następne wydarzenie, które jest ważne. Dziś Orlen, dziś Polacy mają własny zespół w DTM-ach. Robert Kubica będzie kierowcą tego zespołu, będzie jeździł samochodem marki BMW. Samochód będzie w kolorach biało-czerwonych, w naszych kolorach narodowych, proszę państwa. Brawo. Proszę państwa, bardzo mocno inwestujemy w sport. Od 3 lat praktycznie co roku zwiększamy kwoty, które angażujemy. Angażujemy i inwestujemy w sport. W ciągu 2 lat zwiększyliśmy 100% finansowania sportu. Proszę państwa, z jednej strony jest to zadanie społeczne, z drugiej strony jest to zadanie wizerunkowe, co jest bardzo ważne w biznesie. Przecież budowa marki jest rzeczą bardzo ważną. Rozpoznawalność tej marki jest rzeczą bardzo ważną. I tą budowę marki i rozpoznawalność buduje się właśnie przez sport, bo poprzez sport najlepiej się buduje. Najlepiej się pozyskuje, proszę państwa, klientów. I zaangażowanie nasze w Formule 1 właśnie to pokazało. To zaangażowanie pokazało, że nie tylko zainwestowaliśmy w sport, ale zrobiliśmy, mówiąc zwyczajnie, dobry interes. Zrobiliśmy dobry biznes. Jeżeli porównamy nasz zysk operacyjny detalu roku 2018-2019, to jest zysk operacyjny 600 milionów większy na sprzedaży detalicznej. Zwiększył się nam portfel dodatkowo naszych klientów. Robimy coraz więcej operacji, coraz bardziej finansowych, coraz bardziej jesteśmy widoczni, co jest bardzo ważne. Ale również ogłaszaliśmy następne plany, przecież posiadamy aktywa naszych stacji zarówno w Czechach, jak i zarówno w Niemczech. Na jesieni zapowiedzieliśmy, że w pierwszej kolejności robimy co-branding naszych stacji i oczywiście była akcja jesienna, już ten co-branding jest realizowany, a w drugiej kolejności za 2 lata będziemy robić rebranding naszych stacji, czyli wszystkie stacje w kraju poza granicami będą pod jednym brandem, którym jest Orlen. To jest rzecz dla nas bardzo istotna, bardzo ważna, bo nie mamy się czym wstydzić. Nasze stacje są jedne z najlepszych w Europie. Oczywiście to jest proces, który jest procesem bardzo... Ten proces jest dla nas procesem, który mamy zaplanowany, ale musimy go zrealizować. W pierwszej kolejności zestandaryzować te stacje, bo tak naprawdę to jest największy koszt. Już ta standaryzacja stacji praktycznie od 2 lat jest bardzo mocno robiona, żeby te stacje w Polsce, w Niemczech i w Czechach były na tym samym praktycznie standardzie. Następny etap co-branding, czyli dwunazwowość. Benzyna grupa Orlen, Star grupa Orlen.
a w następnej kolejności rebranding. I do tego rebrandingu potrzeba nam bardzo mocnej promocji. Bardzo mocnej promocji, by nasza marka jeszcze mocniej była rozpoznawalna. Byśmy nie ucierpieli finansowo na zmianie właśnie przy rebrandingu. Nie robimy tego odwrotnie. Były kiedyś takie czasy, że najpierw robiono rebranding, a potem myślano o kampanii. My tego nie możemy zrobić. My najpierw musimy bardzo mocno zainwestować w sport, bardzo mocno zainwestować w rozpoznawalność, i to nie tylko w Polsce, bo w Polsce przecież, proszę Państwa, mamy bardzo dużą rozpoznawalność, ale chcąc, załóżmy, stację w Niemczech, dokonać rebrandingu, to musimy być tam bardzo mocno rozpoznawalni jako grupa Orlen, jako Orlen, bo taki brand będzie, brand Orlenu, a DTM-y są bardzo modne, jeżeli chodzi o wyścigi właśnie w Niemczech. One mają jedno z największych tam rozpoznawalność. W momencie, kiedy Robert będzie się ścigał, w momencie, kiedy ten samochód będzie obrędowany Orlenem, Starem, zdecydowanie bardziej będzie poprawiała się nasza rozpoznawalność właśnie na tamtejszym rynku i to ułatwi nam prowadzenie również tam biznesu. To nie wszystko, bo również niebawem w Niemczech oddamy pierwszą stację pod marką Orlen. Ale to już Państwo gdzie i kiedy, to będziecie niedługo poinformowani. To też będzie następne wydarzenie. I również, proszę Państwa, nie tylko inwestujemy, ale też inwestujemy w akwizycję. My cały czas zwiększamy ilość stacji i cały czas budujemy tą sieć detaliczną. Dokładamy tych stacji, bo uważamy, że stacje to nie jest tylko obsługa samochodów i paliwo. Stacje mają obsługiwać klienta. Nasz biznes musi się skupić w koło klienta. Czyli ten klient, przyjeżdżając na stację, musi być naprawdę bardzo dobrze obsłużony, ale nie tylko ma być obsługa jego samochodu, ale też samego klienta. I wszystkie nasze działania, właśnie działania marketingowe, sportowe mają temu służyć. Panie prezesie, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję proszę bardzo.